Witam, dzisiaj z nami jest Pich, Trasa po Irlandii, trzeci koncert. Może zacznijmy od tego, że grudzień jest miesiącem podsumowań. Jak byś podsumował ten rok, który właśnie minął, zarówno w twojej karierze, jak i również na scenie hip-hopowej ogólnie? Wiesz, uważam generalnie ten rok za udany. Jeżeli chodzi o moją twórczość, to jakby zbierałem owoce płyty, która wyszła dokładnie rok temu w grudniu, przed samymi świętami, Kwiaty Zła. Wtedy miały swoją premierę. Także zagrałem mnóstwo koncertów, nigdy wcześniej tylu koncertów nie zagrałem. Ponad 60 w sumie. Ponad w sumie 60 miast mogliśmy zwiedzić i odwiedzić ludzi w tych miastach, dać tam koncert. Także pod tym względem uważam rok za bardzo udany. No jeżeli chodzi o płyty, które wychodziły, bo pewnie o to się pytasz, no to tym bardziej uważam, że to był rok jakby spełniony w rapie. Płyta Mesa, płyta Fabuły, płyta Pei, płyta Hempglu, płyta Lukasyno, która parę dni temu się ukazała. Co jeszcze? Wychodziło bardzo dużo płyt, płyta Hady. Także jeżeli chodzi o jakby hip-hop taki, który mnie osobiście gdzieś tam porusza i jest dla mnie istotny. Ej, to chcę was słyszeć! Mogę ją wiesz, tym lepiej śpisz! I mniej wiesz, tym lepiej śpisz! Boż, też już myślisz, taki jak ja, takie zero jak ty, CPS, przesłuchanie w oczach, nie stały mi łzy. Słone noce przelała moja rodzina, zamarł odrobnego syna, nie imponuje mi kryminał. Wychodzą na jedyny, gra bywa prawda, możesz nie dorosną ci do pin, nawet na szczegła dużo, więc skoro mówisz, ty się jest spokojną. Jestem twój starszy, bo mam oddać twoje ucho, bo kiedy wpadam, to ludzie mam to. Czasami lepiej jest po prostu, dam to ciągnąć. Śledzi twoich bliskich, nie zamiary na całą. Gdybyś o tym wiedział, chcę być mego żału. Może od jutra będę żył bez pieniędzy. Może co dzień się swoje ryzy śmierci. Życie jest życiem, nie każdy się wyliże. Nie jeden chciałbym być dziś głuchy burkowidze. Spuknę i Bóg bierze swoje dzieje Boga. Nie wiesz, gwiazd jest od tylu, wy jakiś rompon. W naszych sercach nieraz był Boże. Nie jedna sytuacja na ostrzu noża. I chociaż zabij na ludzką twarz, która była sekretencję człowiek człowiekiem tak. Halo! Śledzisz, słuchaj, tak, śledzę i co mogę powiedzieć na temat sceny zagranicznej. Przede wszystkim długo dość czekałem na Cuban Links 2 Raekwona. Trochę rozczarowałem się tą płytą w sumie, ale za to zrekompensował mi wszystko Ghostface Killa swoją najnowszą płytą. To by było na tyle, no generalnie płyta Eminema. Też bardzo dobry krążek. Wpadła ci w ręce nowa płyta Rakima, najnowsza? Nie wpadła mi w ręce. No nie. Wiesz co, trochę się zniechęciłem właśnie tym czekaniem. Miał tam z Drejem coś robić. Już jakiś czas temu to miało wyjść. Jeszcze nie zdążyłem tej płyty przesłuchać. Słyszałem chyba dwa najnowsze single, teraz płyty OC, AG, Oasis i to płytę, jeżeli dostanę tutaj w oryginale, to na pewno kupię. Co jeszcze, nową płytę teraz widziałem już w sklepach, też jutro zresztą wybieramy się na zakupy. Timbalanda, bardzo jestem ciekawy tej płyty, brzmienia. Jak wiadomo, on jest prekursorem i jakby wyznacza nowe trendy, także bardzo jestem ciekawy tej płyty. Tak się teraz składa akurat, że jest grudzień, a właśnie w grudniu rok temu była premiera twojej płyty, Kwiaty Zła. Jak z perspektywy czasu oceniasz tą płytę i odbiór przez twoich fanów tej płyty? Odbiór oceniam właśnie bardzo dobrze, wiesz. Tak jak mówię, w Polsce zagrałem mnóstwo koncertów. W większości sale były pełne, także ludzie doskonale tą płytę przyjęli. Ja już jakby sam do tej płyty nie wracam, robię nowe rzeczy. Nie jestem też typem jakiegoś narcyza, który non stop słucha swoich utworów, się, nie wiem, podnieca tym, co zrobił. Dla mnie czas leci do przodu, trzeba robić nowe utwory, jeszcze lepsze niż były. I tyle, no. Kwiaty Zła postawiły jakby dla mnie wysoko poprzeczkę, czas na nowe wyzwanie. Także pod tym kątem tylko tą płytę oceniam, bo to jest, wiesz,
ja nie rozwodzę się nad utworami, które już nagrałem. Dla mnie to jest pewien etap zamknięty i tyle. No. Jak w tym wszystkim byś umiejscowił fakt przystąpienia twojej osoby do wytwórni Step Records? Jak to miało wpływ na twoją dalszą karierę? Znaczy miało to, powiem ci tak, to nie było do końca przystąpienie do Step Records. Step Records jakby jako wytwórnia muzyczna, która wypuszcza, byłem debiutem, także to było stworzenie Step Records jako wytwórni, bo wcześniej Step funkcjonowało jako sklep albo pośrednik w tłoczeniu winyli. Wiele zespołów z nimi współpracowało przy tłoczeniu winyli, mieli kontakt dobry, do teraz mają z Czechami, także z tego był Step znany. Moja płyta była debiutem. No i co mogę powiedzieć na ten temat? Bardzo dobrze się złożyło, że z takim uznaniem się spotkał ten krążek, bo pozwoliło to właścicielowi tej wytwórni na inwestowanie w kolejne projekty bardzo wartościowe. I w tym roku mówię tu o płycie Fabuły, Hady, płyta Modziaka. Myślę, że komuś, kto pasjonuje się hip-hopem, te krążki na pewno takiej osobie na długo pozostaną. Wszyscy mówisz, że w domu masz święty gramata. Tego gówna suka nawet twoja mama, ej! Mówisz, że w domu masz święty gramata. Tego gówna suka nawet twoja mama, ej! Proszę, nie namasz, jestem jak kulturyny mija. Ten krok wbija, chuj, jest i mordy liza. Mówią, miłość jest ślepa i gdy się to suka. I jeden z nich kocha tu kurwa, ten jest podzień buta. Nie puszczę parę, kiedy przed oczami drama. Jesteś silny na tyle, na ile pozwala. Nigdy nie zginę, jestem z pokolenia, które było jodyne. Najgorszy sen się spełnia, wiedziałeś, że wrócę. Jadę po tobie na traku, jak po góry słuchę. Prawdoodporni, tu nic nie jest na niby. Jesteś jak cyrkonia, wyglądasz jak prawdziwy. Patrzysz, okaz powietrza, to mój słuchno. Białysto, w twoją twarz, jak twój opor. Ty słuchni gonisz, palę z tego cztery. Życie nie goni, to nie będę po kamerę. Naprzeciw ciebie, wychodzi ode mnie znowu. Drama czysta, prawda, siedmiu grama o łoniu. Wybiłam godzina, wygadki mówią popatrz. To już nie zegarek, to bomba zegarowa, ej! Mówisz, że w domu masz piękny gramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej! Mówisz, że w domu masz piękny gramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej! Wszyscy wiemy, on jest ogólnie fakt znany już, że twoja płyta została przesunięta, premiera została przesunięta na pierwszy kwartał przyszłego roku. Jakie są przyczyny tego przesunięcia? No, przyczyny są proste. Jak to zazwyczaj bywa z przesunięciem terminów. Po prostu za dużo sobie nałożyłem na talerz do zjedzenia. Tak jak już wcześniej powiedziałem w jakimś wywiadzie, grałem koncerty. Wydawało mi się, że szybko sprostam wyzwaniu. No niestety, to nie jest jeden album, 10 utworów. Poza tym ja nie piszę utworów takich, jak niektórzy raperzy piszą coś, chwalą się, że piszą kawałki w 5 minut. Mnie to kurwa w ogóle nie interesuje, ja nie piszę freestyle, nie wydaję mixtape'ów. Gdybym wydawał mixtape'y, to może takie utwory w 5-minutówki bym pisał. Ja chcę wiele rzeczy przekazać w swoich utworach, tam zazwyczaj jest skondensowana treść. Poza tym nie mamy jakiegoś parcia, żeby wydać album. Wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia, to nagrywam. Jeżeli średnio mi się chce albo pracować, albo nagrywać, to po prostu to zostawiam i czekam na moment, kiedy będę miał coś wartościowego do przekazania. Ten krążek, o którym mówimy teraz, Dowód Rzeczowy, składa się jakby z trzech albumów, które będą po sobie wydawane w półrocznych odstępach. Tak się składa, że koncepcja jakby jest jedna na te trzy albumy, więc cały czas ją dopracowuję. Dlatego nie chodziło o 10 utworów, a mówię tu o około 40 utworach. Dlatego ten krążek późno wychodzi. Niestety jest to ogrom pracy. Muszę mieć na to czas. Koncerty mi uniemożliwiały to i dlatego jest płyta przełożona. Jakich gości możemy się spodziewać na tej płycie i czy przez to opóźnienie dojdą jakieś nowe postacie? Nie, my... Powiem ci, że specjalnie jakoś już nie widzę nowych twarzy na pierwszym krążku. Tak jak wspominałem, Brudne Serca, Peja, PZ, Fabuła, to są główni goście. Bardzo możliwe, że Miodu jeszcze się znajdzie na tej płycie.